NIK przyjrzy się temu, jak działają przedszkola w Polsce. Kontrola jest konsekwencją skarg, głównie rodziców, jakie w ciągu ostatniego roku napływały do Izby. Zbiega się też w czasie z zamieszaniem wokół rządowego programu Przedszkole za złotówkę. NIK bierze więc pod lupę dość gorący temat. Temat wychowania przedszkolnego jest tematem gorącym z wielu powodów, choćby z racji tego, że jest to tak naprawdę podstawa przyszłego kształcenia, a więc dobra jakość edukacji przedszkolnej stanowi pewien swoisty fundament, na którym cała edukacja późniejsza dziecka jest budowana. To również pewne niepokoje związane z interpretacją przepisów i działań, które podejmujemy w celu spowodowania sytuacji większej dostępności edukacji przedszkolnej. Myślę, że dzisiaj wiele osób próbuje wykorzystać niepotrzebnie edukację przedszkolną za złotówkę do celów politycznych, bo tak naprawdę ta decyzja, bardzo słuszna i bardzo potrzebna, powoduje to, że edukacja przedszkolna staje się bardziej powszechna i bardziej dostępna dla dziecka. A to jest wartość niepodważalna. W ramach programu Przedszkole za złotówkę rząd dołożył gminom ponad 500 000 zł. W zamian przedszkola nie mogą obciążać rodziców opłatami za dodatkowe zajęcia, takie jak angielski czy rytmika. Część placówek po prostu więc z tych zajęć zrezygnowała. Rodzice w tej sytuacji boją się o jakość przedszkolnej edukacji. Dlatego NIK dokładnie sprawdzi, co stało się z rządową dotacją, jak gminy finansują przedszkola i czy te pieniądze są efektywnie wykorzystywane. Mamy zamiar sprawdzić nie tylko aspekt finansowania tych przedszkoli, czyli z perspektywy wydatkowania pieniędzy, ale chcemy również sprawdzić efekty, jakie uzyskują podatnicy, inwestując swoje pieniądze m.in. w dotacje kierowane do przedszkoli. W kontrolę zaangażują się także inspektorzy izb skarbowych oraz kuratorzy. Ci ostatni w szczególny sposób przyjrzą się jakości kształcenia w przedszkolach. Podczas panelu ekspertów w NIK inspektorzy i kuratorzy wspólnie pracowali nad metodyką audytu. Przede wszystkim ważne było to, że udało nam się sprecyzować, jaki jest cel tego badania, bo w momencie, gdybyśmy tylko skupiali się na takich danych statystycznych, to obraz funkcjonowania przedszkoli publicznych i niepublicznych byłby na pewno obrazem nieco zniekształconym. Stąd też ważna była ta dyskusja w części dotyczącej tego, co chcemy uzyskać dzięki badaniu. Wspólnemu badaniu Najwyższej Izby Kontroli i Kuratoriów Oświaty i wydaje mi się istotnym elementem tej dyskusji to, że ustaliliśmy jednak kwestię uzupełnienia tego materiału statystycznego materiałem o charakterze jakościowym, czyli raportami ewaluacji. Kontrola obejmie swoim zasięgiem 7 województw, w tym tak zróżnicowane jak Mazowsze, gdzie obok bogatej stolicy mamy do czynienia ze znacznie gorzej sytuowanymi miejscowościami. Końcowy raport zostanie przekazany do wiadomości publicznej na początku przyszłego roku. To lektura, na którą już dziś z niecierpliwością czeka wielu ludzi w Polsce. Daniel Michalecki, NIK.